Zanim zaczniemy, chciałbym zrobić małą powtórkę z rozrywki. Dlatego, że ten konspekt, który zacząłem rysować ostatnim razem, będziemy na nim budować jeszcze przez jakiś czas. I teraz tak, ci z Was, którzy pamiętają, pierwsze etapy życia: co było pierwsze? Dzieciństwo. Dokładnie. Dzieciństwo, drugi etap. Ktoś czyli czas na stoletność, tak? Kolejny etap. Nie jest to jakaś wielka filozofia, nie? W dorosłość. Ten moment, o którym mówiliśmy. Wejście w służbę? Powołanie. Już w dorosłość. Wejście w powołanie. Czyli ten moment płonącego krzaku, gdzie Bóg Ci mówi, od teraz. Chcecie ci postawić taki w takiej roli i iść w tym, i w tym... żebyś prowadził na przykład inny, bo bo ta tak będzie wyglądało, prowadził inny w danym kierunku. I potem to już jest sam, sam moment powołania, czyli twoja służba. Czyli to do czego tak naprawdę zostać powołany. Teraz tak. Trzy rzeczy, które ostatnio Kasia nie powiedziała, że wcale nie wygląda jak filary, więc zrobię to jako filary, bo ostatnio wygląda jak nagrobki, więc... <laughs> Załóżmy, że to jest filar. Było ich trzy, pamiętacie? A się zniszczyłem. Jakie były trzy filary rozwoju? Jakie są trzy podstawowe, podstawowe filary, w których możemy się rozwijać jako, jako dzieci Boże? Pamiętacie? Nie pamiętacie. Pierwszy to był rozwój w ciele, czyli rozwój tego charakteru, rozwój Ciebie jako człowieka. Drugi? W duchu. Rozwój w duchu, czyli to w jaki sposób Ty budujesz swoją relację z Bogiem, w jaki sposób, ile rozumiesz, jak bardzo wchodzisz w tych rzeczach. I trzeci Kościół, czyli to w jaki sposób używasz jednego i drugiego w służbie innym. I to są podstawy, których dotknę dotknęliśmy ostatnim razem. Dzisiaj specjalnie tego nie rozbudujemy, następnym razem pewnie będzie więcej. Natomiast. Słuchajcie, do dzisiejszego słowa tak naprawdę zachęcił mnie pastor ostatnio. Jak mówił o, o tym, jak wspaniale jest być chrześcijaninem. Tak mnie to dotknęło, bo zacząłem się zastanawiać, myślę, ale fajnie byłoby spojrzeć na to z tej perspektywy, żeby zobaczyć tak naprawdę, jak to wygląda faktycznie w życiu codziennym, w naszych modlitwach, w naszych czytaniu słowa i tak dalej. Przyjrzycie tak, tak temu, tak bardziej dokładnie. I co ciekawe, dosłownie trzy dni temu, przez przypadek nawiązaliśmy ponownie, że tak powiem, odświeżyliśmy w jakimś tam stopniu relację z, z, z dziewczyną, z którą znamy się od dzieciństwa praktycznie. I tak zaczęliśmy pisać sobie na komunikatorze na zasadzie, co tam u ciebie, jak tam, czy gdzie jesteście, rodzina tutaj, dzieci, służba i tak dalej. I ona tak jak mówiąc o tym, że służył w kościele, tak dalej, że on jest w uwielbieniu, ona jest w radzie i tak dalej, powiedziała bardzo ciekawe zdanie, które tak jakby było taką kropką nad I, o czym chcę dzisiaj powiedzieć. Powiedziała tak. Są w kościele, służą, i mówią, że fajnie jest to zobaczyć, w jaki sposób zmienia się postrzeganie życia z Bogiem wśród wierzących, bo zaczynają zauważać różnicę pomiędzy prawdziwą relacją z Bogiem a religijnością. I często jak jesteśmy w kościele, to słychać, no a bo tu nie chcesz być religijny, a tu chcesz być duchowy, tu coś tam. I tak sobie pomyślałem, że warto był usiąść i zastanowić się tak naprawdę o co chodzi, gdzie jest ta linia, która oddziela jedno od drugiego. Bo tak jak sobie zauważycie, z wieloma rzeczami tak jest, że jeżeli zaczynamy mniej więcej w tym samym miejscu, ale różnica między jednym a drugim jest troszeczkę, ona wcale nie musi być wielka. Po długim czasie obie ścieżki rozjeżdżają się tak daleko od siebie, że, że, że jedno jest kompletnie różne od drugiego. Widzicie, jak się zacząłem zastanawiać na sobie, w jaki sposób mógłbym określić, tak, wiecie, na chłopski rozum, co to znaczy być religijnym. I sobie pomyślałem, że jedną z takich em, rzeczy, która może prowadzić do takiego myślenia, czy do takiego stanu, jest to, gdzie nasze życie chrześcijańskie czy wiarę w Boga, jak jakby to nazwał, bazujesz na tym, że próbujesz zrozumieć to umysłem. Że zaczynasz próbować rozumieć teologię czytać Biblię. Wiecie, na to, żeby to zrozumieć, żeby nie nauczyć się wersetów. I że to wcale nie dotyka Twojego serca, nie dotyka Twojego ducha, tylko że wszystko się dzieje w Twojej głowie. I zamiast tak naprawdę być dzieckiem możemy stajesz się teologiem. I zobaczcie. Chciałem tak jakby pójść tak trochę ekstremalnie, w zasadzie sensie bardzo, wiecie, przerysować wręcz, ale pokazać, gdzie może prowadzić jedna ścieżka, a w jaki sposób można wejść tą drugą ścieżkę, gdzie masz relacje z Bogiem i do czego to prowadzi. Bo zauważycie, że obserwując swoje życie, a też innych życie, jak bardzo małe elementy mogą świadczyć o tym, że możesz mieć z tym problem i warto byłoby znaleźć rozwiązanie i przejść na tą drugą stronę. Bo zauważcie, jeżeli podchodzimy do, naszej, do naszego życia, w czysto intelektualny sposób. To popatrzcie, w jaki sposób to wpływa na to, w jaki sposób czytamy Biblię. I zobaczcie, jak bardzo często tak jest: ktoś się nawraca i wstydnie, słuchaj, czytaj Biblię, chodź do kościoła. I ktoś bierze do Biblii i uczyta, i po pierwszym, piątym, dziesiątym razie mi się zabierze: no dobra, ale to czego. Co ja mam stąd wyczytać? Rozumiem historię i tak dalej, nie? Natomiast bardzo szybko i szczególnie na przykład się słyszy w ogóle ludzi niewierzących, którzy biorą się za czytanie i próbują, wiecie, w jakiś sposób, nie wiem, dać sobie szansę, to często słyszałem takie, takie rzeczy na zasadzie, że czytasz i w pewnym momencie zaczynasz dochodzić do wniosku, że to nie ma dla ciebie sensu. Bo z jednej strony czytasz o Bogu, który jest miłością, z drugiej strony o Bogu, który wycina całe narody. Z jednej, z jednej strony czytasz o tym, że Bóg kocha wszystkich, a z drugiej strony o Jeziorze Ognistym. I ludziom to się nie mieści w głowach. I bardzo często młodzi, młodzi ludzie, którzy przychodzą się świeżo, nawracają do kościoła, zaczynają mieć z tym problem. Mówią, słuchaj, ja czytam, ale nie rozumiem. Bo tak jest problem, jeżeli czytasz słowo tylko i wyłącznie głową. Dalej, popatrzcie, w jaki sposób wygląda modlitwa. Jeżeli podchodzisz do chrześcijaństwa czysto teoretycznie, jest to filozofia chrześcijańska, której się próbujesz nauczyć, to modlitwa wygląda w taki sposób, to jest po prostu monolog. Bo jeżeli Bóg ci nie odpowiada, nie ma tam Boga, no to. Modlisz się do ściany albo do swojego, wiecie, wyimaginowanego, wyimaginowanego przyjaciela, mimo że on jest, no ale jak go nie słyszysz albo, albo nie czekasz na to, żeby on ci odpowiedział, no to ty przychodzisz, wyrzucasz z siebie to, czego potrzy, co, co, co potrzebujesz wyrzucić, po czym zawijasz się i idziesz do swoich rzeczy. I teraz ile razy musisz spędzić taki czas w modlitwie, ile tego czasu musisz spędzić, żeby dojść do wniosku, że to nie ma sensu? Że równie dobrze, ty wiesz, o czym, wiesz, co ci leży w sercu, więc takiego, jaki jest sens po prostu siedzieć i udawać, że mówisz to do kogoś? Popatrzcie, idziemy dalej. Popatrz, w jaki, popatrzcie, w jaki sposób to może wpływać na obraz samego siebie. Oczywiście, bierzcie pod uwagę, wyolbrzymiam, przekoloryzuję, przekoloryzuję, bo jeżeli masz serce w dobrym miejscu, to nawet jeżeli wyszedłeś ze społeczności, która na przykład nie uczy Cię, w jaki sposób budować relacji z Bogiem, to będziesz miał tendencję, żebyś w tym kierunku i Bóg okaże Ci łaskę i Cię przeciągnie. Natomiast idąc ekstremalnie, popatrzcie, że bardzo często obraz samego siebie jest bardzo mocno zaburzony bo macie dwa ekstremalne podejścia. Jedno takie bardzo tradycyjne, konserwatywne, ewangeliczne, czyli jestem, jestem grzesznikiem, nic mi się nie należy, do niczego się nie nadaje, tylko łaska. I żeby usiąść do tego, jest z tym prawda. Tylko trzeba to dobrze zrozumieć. A jeżeli przyjmuję takie, takie nastawienie, to przez całe swoje życie tak naprawdę trzymam się tego, i ograbiam się ze wszystkiego, co Bóg we mnie włożył. Każde moje marzenie, każde moje chcenie, każde, każde, wszystkie rzeczy, które gdzieś tam we mnie, ja chceś do przodu się sobie, ale gdzie ja będę się wychylał? Przez ja jestem, jestem tylko grzesznikiem, ja się do niczego nie daję. A z drugiej strony macie ludzi, którzy są wychowani w nie wiem, bardziej takich w społecznościach, które mówią, Jesteś dzieckiem Bożym, jesteś masz dziedzictwo. Po czym to nic nie znaczy? Się okazuje, że to jest suchy slogan. To jest coś, co. Mówimy, ale to nie zmienia wasz sposób naszego życia. I to jest ponownie efektem tego, że ja próbuję chrześcijaństwo ogarnąć moją głową, a nie moim duchem. Dalej, popatrzcie, jak, jak wygląda wzrost. Zobaczcie, że jeżeli jedyną wyznacznikiem mojego wzrostu jest to, że ja więcej wiem, no to ja się uczę wersetów, ja próbuję poznać teologię, idę do szkoły biblijnej albo czytam książki, po to, żeby napełnić swoją głowę. Po czym przychodzę do społeczności i myślę, sobie, no teraz to już wszystko wiem. No teraz słuchajcie, to nikt mi nic nie powie. O po czym tak naprawdę jesteś faryzeuszem, bo masz pełną głowę, ale w środku kompletnie nic. Wszystko tylko dlatego, że zaczynasz ze złego miejsca, ze złej podstawy. Zauważcie dalej. Wszelka podstawa do tego, żeby, żeby decydować, co jest dobre a co jest złe, jest oparte na prawie. Jest oparte na moralności. Bóg nie pozwalał zabijać. Bóg nie pozwalał, nie wiem, mówić fałszywego świadectwa. Okej, okay, amen. Po czym zazwyczaj jest tak, że w takich zborach, czy w takich kościołach potrafi się rozwijać taka, wiecie, takie lokalne prawo. Na przykład w niedzielę wszyscy musimy przychodzić, wiecie, ładnie ubrani. Byłem do takiego zboru. I dwadzieścia par lat temu miałem kazanie. Mówię, słuchajcie, mamy taką zasadę. One jest fajne. ja lubię się ubierać. Wiecie, garnitur tutaj, ten, krawacik. Natomiast czy kiedykolwiek się dlaczego? No bo wyobraźcie sobie, jest lato, przechodzę do kościoła, staję, Bóg jest ze mną, bo jestem dzieckiem Bożym, więc Bóg jest ze mną, ale tylko do drzwi, bo jestem w krótkich spodenkach, więc jak wchodzę do kościoła, to już Boga nie ma. Bóg, nie, nie, to już nie. Rozumiecie, to nie ma sensu. Wszystkie zasady, które mamy, one są dobre. Na przykład fajną zasadą jest to, żeby mieć takie poczucie, że przychodzę do Boga, więc chcę wyglądać jak człowiek, a nie, a nie, nie wiem, przychodzę ufajdolony w błocie. Natomiast to wszystko musi mieć sens. To, to nie może być po prostu zasadą, którą ktoś przechodzi i mówi: To teraz musisz się ładnie obrazić, ale po co? Bo taka jest zasada. Albo słyszymy: Nie rób tego, bo Bóg cię pokaże. Niebo nie? Idziemy dalej. Zobaczcie, jak dużym problemem jest zrozumienie woli Bożej. I to się zaczyna robić słabo, bo jeszcze, jeżeli mówimy o takiej, wiecie, zasadach, które tam są. Można przymknąć oko, jest lepiej, gorzej, każdy z ma jakieś tam swoje zasady. Ale zauważcie, jaki problem jest w momencie, gdy mówimy o woli Bożej. Popatrzcie. Wyobraźcie sobie sytuację. Ktoś potrzebuje pracy. Jest w słym miejscu, prosi o modlitwę, żeby modlić się o miejsce pracy. Ktoś się modli, nie wiem, o uzdrowienie. Mówi, super, modlimy się, modlimy I nagle pewnego pięknego dnia osoba dostaje pracę. Ktoś zostaje uzdrowiony. Chwała Bogu, cały Kościół chwali Boga. Potem modlimy się kolejnym razem. I to nie następuje. I teraz jest problem, no bo jedno mówiliśmy, że było wolą Bożą, a teraz ktoś nie dostaną pracy, tylko wyleciał z tej starej. Albo ktoś jeszcze bardziej choruje. I co teraz? Jeżeli nie rozumiemy woli Bożej, to zaczyna być problem, dlatego że w tym momencie jedyne, co nam pozostaje powiedzieć, no to, to drugie chyba też jest wolą Bożą. Tylko teraz jest pytanie, czy to jest wola Boża? Bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chcemy być technicznie dokładni, to trzeba powiedzieć, nie wiemy, jaka jest wola Boża. I jedną z najbardziej niebezpiecznych rzeczy, którą możemy zrobić jako chrześcijanie, to wciskać w Boże usta słowa, których on nie wypowiedział. Bo równie dobrze może być tak, że Bóg ci mówi, zrób A, a ty robisz Z. Ponosisz konsekwencję Z, zamiast ponosić konsekwencję A, i mówisz, że to jest wola Boże? Rozumiecie? Idziemy dalej. Zobaczcie, że bardzo często tak jest, że jeżeli stajemy się takimi faryzyjskimi chrześcijanami, którzy bardziej bazują na swojej głowie niż na tym, co gdzie Bóg cię prowadzi, to mamy problem z rozwojem. Mamy problem z tym, żeby stać się jako ludzie bardziej dojrzali. Bo zobaczcie, ile trzeba autosugestii, żeby się nakręcać, że wszystko jest okej okay w momencie, gdy wie, że nie jest OK? Że to jest wola Boża w momencie, gdy wie, że to nie jest wola Boża. W momencie, kiedy chcesz rozwoju, a widzisz, że tego rozwoju nie ma. W momencie, kiedy chcesz Bożego Prowadzenia, a widzisz, że sam kombinujesz, bo nic nie słyszysz. Zobaczcie, że wszystko zaczyna się od złej podstawy. I zobaczcie, jak to się przekłada na później na życie kościoła. Zobaczcie, jak może wyglądać teoretyczna społeczność, w której po prostu siedzą ludzie, którzy wymyślają sobie chrześcijaństwo. Każdy ciągnie w swoją stronę. Nikt się nie słucha pastora, bo nikt tak naprawdę nie rozumie, nie rozumie sprawy, e, kwestii autorytetu. Każdej jest albo go nie ma. Zazwyczaj nie ma dyscypliny. Albo są ludzie, którzy po prostu krzyczą, że powinna być dyscyplina, przecież tej dyscypliny nie ma. Albo jest zamordyzm i faktycznie kościół chodzi jak szwajcarski zegarek i wszyscy są tylko dlatego, że muszą. Zobaczcie, to tworzy tyle problemów, bo nie ma, nie ma kogoś, kto tak naprawdę prowadzi to w konkretnym kierunku. Wszystko się rozbija o to, że nie mamy jedności, bo jedność jest tylko w duchu. Bo tak to każdy z nas widzi, widzi świat czy chrześcijaństwo przez własny pryzm, przez własne, przez własne okulary, które mogą mieć inny kolor niż osoby, która siedzi obok ciebie. Zauważcie, to jest taki tragiczny przykład, chyba który się który ostatnio mówiłem. Spotkałem się z takim, z takim cytatem. Osoba, która jest w zbożu od lat, mówi, słuchaj, ja lubię przychodzić do kościoła. Spędzimy czas razem, posiedzimy, jest fajnie, super. Po czym wychodzę z kościoła i kolejne sześć dni to jest moje życie, które nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje w kościele. Ja myślę sobie, ale jak, to, jak to jest w ogóle możliwe? Bo co, Bóg się zmienia? Nie wiem, No, ten inny Bóg w kościele, inny jest w domu? No, nie rozumiem. Więc na tym polega problem, że przychodzimy, jeżeli kościół jest teoretyczny, jeżeli to, o czym byśmy tutaj mówili, byłoby czysto teoretyczne, to faktycznie no, mówimy o jakichś abstrakcyjnych rzeczach, po czym ja idę do domu i mówię, ale ja mam życie, ja mam rachunki do opłacenia, to trzeba jakoś iść do przodu. I nagle się okazuje, że ten rozdźwięk jest tak duży, że to niedzielne spotkanie traktuję jak, jak wiecie, taki event, taki, taki odpoczynek. No, niedzielę mam wolną, więc tak naprawdę albo raz pójdę na golfa, raz pójdę, nie wiem, raz pójdę do kina, a raz pójdę do kościoła. Rozumiecie? I to jest klub wzajemnej adoracji, gdzie tak naprawdę Bóg nie działa, bo Boga tu nie ma, jeżeli, jeżeli bazujemy właśnie na teologii, a nie, a nie, na, nie, na, nie na Bogu. Kolejne, kolejna rzecz. Zauważcie, że takie kościoły zazwyczaj nie mają ani wizji, ani misji. Jest bardzo problematyczne, bo zobaczcie, ile jest kościołów, ile jest zborów, które dziesiątkami lat istnieją i tak naprawdę nikt nie wie po co. Są, bo są. Ale jak idziesz zapytasz: dobra, ale to co robicie? Nie wiem, czy robicie, nie wiem, ewangelizację, czy robicie coś wśród biednych, nie wiem, wysyłacie ludzi do, nie wiem, do, do, do więzień, nie wiem, czy, czy, czy organizujecie jakieś eventy społeczne, nie, nie wiem, jesteście kościołem stawienniczym, nie wiem, cokolwiek. W sumie to nie wiadomo. Jesteśmy, bo jesteśmy. I teraz w jaki sposób możemy mówić o realizowaniu Bożej woli, skoro tak naprawdę Kościół jest, bo jest? Jest taki przykład, który kiedyś widziałem. Kościół, który cały czas muszę słychać. Idą zmiany. Idą zmiany. Po czym spotkałem jednego z głównych liderów tego kościoła, który wyszedł z tego kościoła, razem zresztą z innymi liderami i też paroma innymi osobami i mówi tak. Słuchaj, byłem tam 8 lat czy 10, już nie pamiętam, ja mówię słuchaj, Cały czas słyszałem, że idą zmiany, i nie, nie przeszły. Mój, ile lat możesz siedzieć w organizacji, która ci mówi, że idą zmiany, i ty ciągle tych zmian nie widzisz? W pewnym momencie dochodzisz do że albo ja jestem, nie wiem, albo ja czegoś nie widzę, albo faktycznie ktoś po prostu nakręca fałszywą nadzieję na coś, na co, nigdy, na, co, na co nigdy nie przyjdzie. I to jest problem. Ponownie zauważcie, jak pojawiały się pojawiał się, nie wiem, proroctwa albo przyjeżdżają prorocy, wiecie. Jeżeli nie słyszymy głosu Bożego, to jest problem, bo przyjeżdża. I powiem Wam taki przykład. Byłem w Boże, sam to słyszałem, gdzie wyszedł, wyszła za scenę, na scenę osoba i mówi, słuchajcie, w przyszłym roku, tak mówi Pan, w przyszłym roku 10 tysięcy osób się nawróci w Waszym mieście, zobaczycie taki wzrost w Waszym kościele, jakiego w życiu nie widzieliście. Po czym minął rok, minęły dwa, minęły trzy i tak jak było, tak zostało, nic się nie zmieniło. I teraz nie słyszymy głosu jako zbór, więc co robimy? Zamiatamy pod dywan, no bo co? Co mamy zrobić? W jaki sposób skomentujesz takie proroctwo, które się nie spełniło? No trzeba powiedzieć, albo ta osoba po prostu nie słyszy, albo jest fałszywym prokiem, albo coś. A to przynosi całkowicie inne komplikacje. Po co sobie brudzić ręce? Zamiećmy to pod dywan, będzie ciszej i spokój. I niestety wiele z tak, tak funkcjonuje. Później trudno jest tak naprawdę się przebić i powiedzieć, słuchaj, Słowo porocze, po prostu ciś Słowo porocze nie jest po to, żeby przypowiadać, nie wiem, pogodę, czy przypowiadać przyszłość, numerki w totolotka. prostu jest po to, żeby budować kościół. Ale w momencie, kiedy kościół ma tak negatywne doświadczenia, to w jaki sposób jesteś w stanie przekonać, albo powiedzieć, i w ogóle zacząć dyskusję na ten temat. Wszystko zaczyna się w głowie i zaczynają się problemy. I ostatnia rzecz. Zauważcie, jak bardzo przykre jest to, że ludzie nie mają wizji swojej własnej przyszłości. Bo to jest tak, przychodzisz do kościoła i słyszysz, Bóg ma dla ciebie plan. I to jest prawda. Chwała Bogu. Tylko że problem polega na tym, że jeżeli nikt tego głosu nie słyszy, to nikt nie wie, jaki jest plan. Więc ja wracam do domu i wracam znowu do tego, do tego samego pytania. W jaki sposób muszą opłacić rachunki? Życie się toczy, mam dzieci, dom. I się okazuje, że Bóg ma plan dla mnie, kiedy jestem w kościele, kiedy to słyszę z kazalnicy, ale kiedy idę do domu, to idzie sobie w moje własne życie, bo nie ma korelacji między jednym a drugim. W dużym uproszczeniu, w bardzo negatywnym tego obrazie. Jeżeli bazujemy na tylko i wyłącznie poznaniu teoretycznym tego, co, jak brzmi, jesteśmy takimi religioznawcami, to to wygląda tak. Czytasz, bo musisz, modlisz się przez monolog, mówisz do ściany, co w dłuższym, dłuższym okresie czasu dochodzisz do wiedzy, że to nie ma sensu, albo sam się nakręcasz na zasadzie szukasz jakichś motywów, nie wiem, puścisz sobie uwielbienie, żeby podnieść trochę, i wiecie, żeby się lepiej poczuć, bo wtedy się lepiej modli. Próbujesz znaleźć sposób na to, żeby w jakiś sposób to miało sens idziesz dalej. Twój obraz samego siebie opiera się na tej teologii, którą przyjąłeś. Jak się urodziłeś w rodzinie chrześcijańskiej, tak jak ja, łatwo jest to łyknąć. No jestem tam dzieckiem Bożym, czy jestem tam grzesznikiem. Okej. Okay. I tak przez całe swoje życie. Twój wzrost to jest rozbijanie Twojej głowy, a nie Twojego serca. Twoja moralność jest oparta na tym, że tak jest prawo i tak Bóg kazał, albo zabronił. Wola Boża? Generalnie wszystko jest wolą Bożą, bo czy się stanie to, czy tamto, to widocznie taka była wola Boża. Zazwyczaj ma, mamy problemy z dojrzałością, jako ludzie. Kościół bardzo sobą funkcjonuje, bo zazwyczaj chodzimy tam, dlatego że musimy, albo taka jest tradycja. Ma bardzo to znikomy wpływ na nasze życie. Idą zmiany, albo nie. Z prostsami sobie nie radzimy, nie wiemy w jaki sposób w ogóle do tego podejść, i kompletnie nie mamy wizji na swoją przyszłość. I to jest problem. Natomiast popatrzcie, jak się zmienia cała sprawa. W momencie, kiedy masz porównanie, życie, które jest. To jest, jest ciekawe, to fajnie chciałem, chciałem powiedzieć. Słyszałem ostatnio pastora, który powiedział, Życie z Bogiem jest ciężkie. I wiecie, nie przeczę, są sytuacje, są doświadczenia, naprawdę boli i to nie jest łatwe. Ale wierzcie mi, kiedy słyszę od pastora, że życie jest ciężkie, to co ma powiedzieć osoba, która siedzi w ławce? Rozumiecie? I zazwyczaj zauważcie, że życie jest ciężkie, bo jest niejasne, jest niezrozumiałe, nie, wie, nie wiemy, gdzie idziemy, nie możemy zielonego pojęcia, jak to ugryźć. I to komplikuje wszystko. A teraz popatrzcie, jak się zmienia sytuacja. W momencie, tak, jak pastor mówi, kiedy wiesz, jaka jest wola, ostatnio na ostatnim kazaniu. Jak wiesz, czego Bóg od ciebie chce, wiesz, w którym kierunku cię prowadzi. I słuchajcie, wszystko zaczyna się w bardzo ciekawym miejscu. I to jest jedna ze zmian, którą wprowadzę dzisiaj. Czy w dodatku do. Naszej mapy. Ten moment. Zobaczcie, jak duża różnica jest między tym, gdzie Ty się nawracasz, dlatego, że stwierdziłeś, ta religia chrześcijańska, uważam, że, że jest logiczna, Chcę ją poznać, chcę, wiecie, zgłębić to, co, o czym głosi Kościół chrześcijański. A jak się zmienia to, gdzie po prostu, nie wiem, idziesz na jakąś ewangelizację, czy ktoś Ci głosi, i nagle czujesz takie ściśnięcie w sercu. I już wiesz, że Bóg Cię dotknął. I to jest niezaprzeczalny fakt, jest pozamiatane. Jest, ty wiesz o tym, że to jest koniec Twojego starego życia, bo od dzisiaj wiesz, że Bóg jest, bo Cię dotknął. Bo stało się tak zwany przypadek. Jasne. To jest ten moment na samym początku, przed tym, jak zaczynasz być dzieckiem, gdzie jeżeli Bóg Cię dotknie. To twoje życie się wraca do góry nogami. I od tego się wszystko zaczyna. I zauważcie, w jaki sposób funkcjonował kościół, w jaki sposób funkcjonował Jezus, w jaki sposób Paweł bardzo fajnie to określa, mówi tak: Albowiem królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Zauważcie, jak działa pierwszy Kościół, zauważcie, jak działał Jezus. To nie Bator, Jezus nie przychodził i mówił: Słuchajcie, gdzie chciałem wam zrobić wykład na temat miłości. Nie, Jezus głosił królestwo Boże. Po czym czynił cuda? o to, że królestwo działa. I zobaczcie, że tak samo musi być z naszym życiem. Jeżeli Twoje życie jest teoretyczne, jeżeli Twoje chrześcijaństwo to jest tylko i wyłącznie teoria, to ja ci współczuję, bo to w długim okresie czasu wywiedzieć w kompletne pole. Bo wszystko. Wszystko zaczyna się tu. Jeżeli Bóg Cię dotknął, to już jesteś w innym miejscu. I teraz pierwszą rzeczą, którą powinniśmy się nauczyć dosłownie na samym początku, która powinna później się rozwijać przez całe tak naprawdę nasze życie, to jest umiejętność tego, w jaki sposób rozmawiać z Bogiem. I teraz, wam, I teraz wam powiem dlaczego. Dlatego, że jeżeli uczysz się tego, żeby w jakikolwiek sposób Bóg do ciebie mówi, po prostu znać, ok, najłatwiej mi Boga słyszeć tą drogą, najłatwiej mi Boga słyszeć tą drogą. Czy to jest czytanie Biblii, czy to jest modlitwa i słuchanie odpowiedzi, czy to są sny. Często jest tak, że Bóg przez całą naszą, że tak powiem, karierę chrześcijańską uczy nas wielu dróg, bo wtedy jesteśmy, wiecie, jest, jest wiele sposobów, gdzie Bóg może nam powiedzieć, łącznie z tym, że może przyjść do Ciebie trzyletnie dziecko i powiedzieć, w momencie, kiedy Ty się tak zastanawiasz nad jakimś problemem w swoim życiu, a dziecko bo Ty taki mądry jesteś, i nagle widzisz, że, Bóg święty, że Duch Święty jest do Ciebie trzyletnie dziecko po to, żeby Ci powiedzieć, ej stary, dałem Ci tyle mądrości, że ogarniesz ten problem, nie przejmuj się, idź do przodu. I dlatego wszystko zaczyna się w tym momencie, gdzie zaczynasz słyszeć odpowiedzi na swoje własne modlitwy. I teraz zauważcie, bo to jest. To wpadło mi wczoraj do, do głowy, aż, aż mnie za, tak zaszokowało. Takie pytanie: Czy gdziekolwiek widzicie w Biblii taki fragment, który mówi, że ktoś się modlił o kogoś, żeby ktoś zaczął słyszeć głos Boży? Bo tyle razy jak ja przytam Biblię, może jestem w błędzie, nie znalazłem takiego fragmentu. I teraz pytanie: dlaczego? Dlatego, że cały koncept polega na tym, jeżeli nawróciłeś się na wyznaniu swojej wiary, dałeś się ościć, modlono się o Ciebie, dos dostałeś Ducha Świętego, to Ducha Świętego masz w sobie. Stąd nie ma sensu się modlić, żebyś słyszał głos Boży, bo jak masz Ducha Świętego, to to radio, ten nad rad radio nadajnik masz w sobie. Nie dałeś się go bliżej włożyć. I w tym momencie, jeżeli, jeżeli Ty nie słyszysz albo masz z tym problem, to nie jest problem z tym, że Ty nie masz jak, tylko że nie umiesz obsługiwać tego, tego radioodbiornika. Teraz cały koncept polega na tym, że tak jak się uczysz języka francuskiego, tak samo jak się uczysz jeździć na rowerze, tak samo musisz się nauczyć w jaki sposób rozmawiać z Bogiem, bo wszystko już masz. I teraz, jeżeli z tym, z tym jest problem, mamy pastora, mamy radę, mamy liderów, trzeba przyjść i się modlić. Może może warto przyjąć przez wodny, jak go nie masz. Może warto, może nikt o siebie nie modlił od namaszczenia Duchem Świętym, to mamy... Nie masz żadnego problemu, żeby wkładać ręce i błogosławić tym, którzy chcą błogosławieństwa. No to, to, to tu jesteśmy. I teraz zauważcie, jak się zmienia sytuacja w momencie, kiedy tu na samym początku dzieciństwa mówię do tych, którzy będą słuchać odtworzenia tego audio, następny punkt dzieciństwa, jeżeli nie tylko Cię Bóg dotknął, ale też zaczynasz uczyć się słuchać głosu Bożego. Bo zauważcie, jak wszystko się zmienia. Zobaczcie, jak się zmienia modlitwa. W momencie, kiedy zmienia się monolog w dyskusję. Zauważcie, jaki, jaki diametryczny, diametralny wzrost zaczyna być w Twoim życiu w momencie, kiedy przychodzisz do Boże, tego nie rozumiem. Bóg Ci mówi, okej, OK, ja Ci to wytłumaczę. 10 minut później masz odpowiedź na swoje pytanie z wyjaśnieniem. W jaki sposób zaczyna Twoje życie wyglądać w momencie, kiedy walczysz z jakimś problemem, z którym walczysz od ich czasu, a Bóg ci rozwiązuje problem? O tak. Jak się to zmienia, kiedy Bóg ci powie, słuchaj, jeszcze ci tego nie wyjaśnię, bo jeszcze muszą stać się pewne rzeczy. Wytłumaczyć to za 20 lat. Ale Bóg ci mówi, poczekaj, ja Ci to wytłumaczę. I ty masz pokój w swoim sercu. Przez te 20 lat możesz ciągnąć temat. Bo wiesz, że to, ci powiedział, że to wszystko jest. Ja, ja rozumiem, ja cię to wytłumaczę tylko jeszcze nie w tej chwili. I to masz pokój. Co z tego, że 20 lat masz problem nierozwiązany. W momencie, kiedy wiesz o tym, że on będzie rozwiązany. Jest OK. Zobaczcie, jak to zmienia cały koncept. Zobaczcie, jak się zmienia czytanie Biblii. Bo jak to jest ciekawe, bierzesz Biblię i mówisz tak, Bóg przychodzi do mnie. On mnie tłumaczy. On mnie tutaj wiecie. Kami, słuchaj, tutaj, popatrz na to, popatrz na to. Wychodzisz z modlitwy, po prostu czasami faktycznie jest tak, że dzieje się niewiele. Czasami wychodzisz czaszka ci dymi, później całymi dniami po prostu próbujesz się pozbierać, potem, co Ci Bóg powiedział. I teraz wyobraźcie sobie, wierzysz Biblię, i mówisz, Bóg jest niesamowity. Więc teraz ja będę czytał Biblię, żeby go poznać. No bo słuchajcie, mamy tutaj takie grubości, książkę doświadczeń ludzi, którzy z nimi byli. W momencie, kiedy mieli namaszczenie, kiedy nie mieli Ducha Świętego w Starym Testamencie. Z tymi, którzy schodzili z Jezusem, i tych, którzy później pisali. Pisali listy, tworzyli zbory i tak dalej. Cały pierwszy kościół, wszystko jest napisane. Warto było zobaczyć, było ich doświadczenie. I popatrzcie, w momencie, kiedy otwierasz Biblię, to tak jak Bóg był przy tobie w czasie, w czasie, w czasie twojej modlitwy, Bóg mówi, Kamil, popatrz na to. Zwróć uwagę na to. Znaczy, ja ci powiem coś więcej. Czytasz jeden werset, po czym przez 30 minut Bóg ci robi wykład na temat rzeczy, którą, którą, której, 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 w której cię dotknął, którą przeczytałeś. Bo siedzi obok ciebie narrator i mówi ci o swojej własnej księdze, którą napisał. Widzicie różnicę? Między jednym czytaniem a drugim? To są dwa oddzielne światy. I Zobaczcie, jak się zmienia obraz samego siebie. Zobaczcie, tam przyjmujesz to logię i mówisz ok, to jestem taki siaki, taki amen. Po czym przychodzi do ciebie Duch Święty, zaczyna cię prowadzić. I zaczynasz całą tą podróż. Przez dzieciństwo, przez okres, okres bycia nastolatkiem, przez dorosłość, aż powołanie. I najlepsze jest to, że w momencie, kiedy Bóg faktycznie spędzasz z Bogiem czas, nie robisz takiego podejścia. Gdzieś widziałem takiego fajnego mema na internecie, w, przed kościołem napis. Że jeżeli chcesz być w, dobrym, w, 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 w dobrej. W, to w przetłumaczyć na polski. Chcesz być w, w dobrej formie duchowej. To nie możesz być na siłowni raz w tygodniu, na duchowej siłowni raz w tygodniu. Ma to sens? I teraz wyobraźcie, jesteśmy codziennie przed Bogiem, i teraz tak, czas płynie, na początku jesteś dzieckiem, pielucha, robisz to pieluchę, jest OK. Potem się uczysz, żeby nie robić tak często w tą pieluchę, potem jest, potem jest nocnik, super. Najlepsze jest to, że ty jak patrzysz sobie, to patrzysz, dwa tygodnie wcześniej byłem całkowicie innym człowiekiem. Ja nie potrzebuję dekad. Bo się rzeczy zmieniają tak, dlatego że Bóg mi tłumaczy pewne rzeczy. Raz, raz mi błogosławi mnie przytuli pakami, ile wszystko będzie dobrze. Raz pękami weź się do roboty. I wiesz, kiedy trzeba stanąć do pionu i iść do przodu. Ale twoje życie nigdy nie jest takie samo. Wszystko się zmienia. I dlatego nie ma czegoś takiego, że, że mój obraz samego siebie czy zrozumienia mnie samego jest, jest stały. Bo cały czas na czymś Bóg pracuje. I to jest, to jest bardzo ciekawe, bo to zmienia wiele rzeczy, szczególnie później jak przejdziemy do tematu kościoła. Ale zauważcie, że nawet wzrost, nawet kiedy to jest wzrost logiczny, kiedy ty bierzesz, czytasz tu Biblię, próbujesz znaleźć, co to znaczy, nie wiem, zbawienie, co to znaczy grzech, przepraszam, albo idziesz gdzieś dalej, zaczynasz bardziej jakieś takie zaawansowane, zaawansowane rzeczy dotykać, faktycznie rozwijasz się i tak dalej. I Bóg ci tłumaczy jeszcze więcej, Bóg ci rozszerza. Po czym bierzesz Biblię i dochodzisz do takiego fragmentu? To jest jednego z bardziej znanych, drugi to Mateusza 3:16 i czytasz. Całe pismo przez Boga jest natchnione. Pomijam już fakt, że jak Paweł to pis do było Nowego Testamentu, ale my tak wrzucamy wszystko do jednego wora. Myślę, że to jest akurat nie jest wielki problem. Ale idziemy dalej, i myślę, że jest pożyteczne do nauki. Okej. Okay. Uczymy się, tak? Po to usiadłem, po to czytam Biblię, nie? A potem mówi: Ty do wykrywania błędów. Uuu. I się okazuje, że tak myślałem, że jestem taki kozak, po czym czytam Biblię i dochodzę do wniosku, że przez całe swoje życie tak myślałem, później okazuje że to może to nie jest do końca tak. I potem idziesz dalej do wykrywania błędów, do poprawy. Czyli nie tylko po to, żeby Ci pokazać błąd, ale pokazać Ci, jak z tego wyjść, w jaki sposób zmienić swoje myślenie tak, żebyś mógł wylądować w innym miejscu, żeby faktycznie mogła nastąpić zmiana. A potem do wychowywania w sprawiedliwości. Już mówimy gremialnie o tym, że Bóg Cię uczy, że nas w Kościele uczy. nie? I nagle się okazuje, że to nie jest tylko poprawa Twoich błędów, a to jest wychowywanie. Po co? Czytamy dalej. Aby człowiek Boży był doskonały. Do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Żeby nie było tak, że coś ma się dziać, a Ty o, nie jestem gotowy. Nie. Po to się rozwijasz w Bogu, po to Bóg Cię uczy, po to Cię mentoruje, żeby w momencie, gdy Bóg Cię potrzebuje, Bóg Cię może użyć, bo Ty jesteś gotowy. Może na swoim poziomie. Nie musisz być nie wiadomo gdzie, bo przychodzą rzeczy, do których Bóg chce Cię użyć, które są na Twoim poziomie. I to wszystko wynika z tego, że spędzasz czas z Bogiem Bóg Cię uczy. Bóg do Ciebie mówi. Zobaczcie, jak się zmienia moralność, jak się zmienia ta podstawa, gdzie oceniamy dobro i zło. Bo zobaczcie, że nie dość, nie dość, że zmienia się to, że to nie jest kwestia, że Bóg Cię ukaże, że mogę albo nie mogę. Nie, bo jak wiesz, w jaki sposób Bóg Cię wychowuje i wiesz, w tym, że wszystko jest z miłości, że Bóg Cię ukochał, dlatego Jezus szedł na ziemię. Nie dlatego, że, nie wiem, że, że Bóg chce Cię ukarać. Za co? Za to, że mnie kocha? I się okazuje, że zaczynasz patrzeć na innych, zaczynasz kochać innych tylko dlatego, że samotrzymujesz miłość. Dlatego, że w Ciebie Bóg wlewa miłość, przebaczenie, troskę. Bóg o Ciebie dba, wie kiedy Cię mądrze kochać, kiedy Cię, kiedy cię, kiedy, kiedy cię przytulić, a kiedy Cię tam popchnąć lekko, żebyś poszedł do przodu, bo potrzebujesz pchnięcia. I później to samo zaczynasz przelewać na innych, bo masz nadmiar. W jaki sposób masz błogosławić komuś, jak ty jesteś sam jak anorektyk? Wysuszony jak frytek. Nie masz kompletnie nic, żeby dać komuś innemu i ty chcesz teraz, nie wiem, służyć komuś? Z czego? Z kości? Rozumiecie? Dlatego musisz mieć pełną relację z Bogiem. Nie raz w tygodniu, tylko cały czas, bo to cię napełni, wtedy przyjdziesz i będziesz mógł dać wszystkim, czego potrzebują, bo Bóg ci da tyle, ile ty potrzebujesz. Jeszcze trochę, i jeszcze trochę, żebyś mógł dać komuś innemu. I wtedy zaczyna się służba, wtedy zaczyna się w innym. Zobaczcie, że jak zmienia się podejście do woli Bożej, w momencie, kiedy wszystkie moje problemy, ja, ja rozmawiam, rozwalam z Bogiem w mojej, w mojej ciemnej komorze. Ja nie, ja nie, nie rozwalam tego w niedzielę. Ja, ja to robię 7 dni w tygodniu. Ja wtedy przychodzę do kościoła i jestem w innym miejscu. I zobaczcie, że w tym momencie, kiedy rozumiemy jedno i też rozumiemy nasz rozwój, że jak jesteśmy dziećmi, on jest strasznie dużo margines błędu. Możesz naprawdę walić po krzakach i Bóg mówi tak, dziecko, ja Cię ogarnę, ja Ci pomogę, ja Cię ochronię. Ale zauważcie, jak się zmienia wolobarz w momencie, kiedy dochodzimy do okresu chociażby na Już nie mówię o dorosłości. Kiedy zaczyna, zaczyna Bóg zaczyna zmieniać relacje z Tobą i mówi, ale Kamil, a co Ty temat, na ten temat sądzisz? Ty zadajesz Bogu pytanie, Bóg mówi, Kamil, ja bym chciał, żebyś teraz Ty podjął decyzję, żebyś pokazał, że jakoś się nauczyłeś czegoś przez te ostatnie lata, gdzie razem byliśmy. I się okazuje, że tak jak mówiliśmy, Bóg ci mówi, słuchaj, najlepszą drogą byłoby A. A ja wiesz co, a ja, a ja zrobię Z? Bóg mówi, okej. Okay, masz prawo, daję ci wolną wolę. Po czym przychodzi Z? Przychodzą konsekwencje Z? Ja już nie mam problemu, czy to jest wola Boża, czy nie. Bo ja wiem, że to był mój wybór. Ja wiem, że to ja podjąłem taką decyzję. I teraz będę wiedział, że następnym razem jak mówi A, to ja wchodzę w A, a nie wchodzę w B. Nie wchodzę w O, tylko wchodzę w A. I w ten sposób bardzo szybko się uczysz. Jedną, drugą decyzję podejmiesz, dostaniesz po plecach, i już wszystko będzie jasne, że naprawdę Bóg wie, co robi. A wszystko się rozbija o to, że ja wiem, gdzie jest wola Boża, bo on mi o niej mówi. I wtedy nie mam wątpliwości, gdzie to jest mój wybór, gdzie to są konsekwencje moich decyzji, gdzie są konsekwencje mojej własnej głupoty. Albo nie chciałem, bałem się odpowiedź, więc nie zadałem pytania i poleciałem w krzaki. Albo nie. Albo podjąłem dobrą decyzję, bo się nauczyłem takiego Bożego charakteru, że stwierdziłem, że chyba to, jest, chyba to jest dobra droga. Podchodzę i mówię, dobry wybór. Widzę, że się nauczyłeś. Super. I zauważcie jedną bardzo ciekawą rzecz. Też odkrycie z wczoraj. Rewelacja. Zauważcie, jak nie jesteś w stanie rozwijać się duchowo i nie jesteś w stanie jednocześnie rozwija nie rozwijać się cieleśnie. Czyli to, o czym mówiliśmy tutaj. Że Twój rozwój duchowy ma bezpośredni wpływ na Twój rozwój cielesny. I zauważcie, jak bardzo to jest biblijna prawda. O czym mówi werset z Galacjan, 5 rozdział 22, 23 werset. Galacjan 5, 22, 23. Zobaczcie, co to tam jest napisane. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość. Dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Pałasz mówi: przeciwko takim to nie ma zakonu. I teraz zauważcie: rozwój w duchu. Całe pismo przez Boga, jest do wykrywania, do wykrywania do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. A owocem tego jest to, że ty się rozwijasz w duchu i patrz: jesteś cierpliwy. I patrz: masz miłość. Patrz: jesteś wierny. Patrz. Jesteś łagodny. Ty się rozwijasz w duchu, a to wpływa na, twój, na, na ciebie jako człowieka. Stajesz się lepszym człowiekiem, bo rozwijasz się w duchu. Teraz zadajcie sobie pytanie. Retoryczne, bo nie chcę nikogo oskarżać, nie, nie temu służy. Ale zobaczcie, ilu znacie ludzi, którzy są w kościele 10, 20, 30 lat. I są tacy duchowi. Fruwają wiesz, wiecie, pod sufitem. Po czym przez te 30 lat nie potrafią ogarnąć tego, że po prostu są wredni. Że nie ma w nich łagodności, że nie ma w nich cierpliwości. Że nie ma w nim wierności. I teraz znamy wzór. Wzór jest bardzo prosty. Jak się rozwijam w duchu, to Bóg mi zmienia w ciele. I teraz, jeżeli się nie zmienia w ciele, co to znaczy o mojej relacji w duchu? O mojej procesie nauki? To nie dajcie się zwieść wzór jest bardzo prosty. Rozwój w duchu zmienia Cię w ciele. Jeżeli nie masz zmiany w ciele, to zastanów się, czy dobrze się rozwijasz w duchu. Bo jeżeli nie masz owoców ducha... Teraz przełóżmy to na Kościół. I ja nawet nie będę tutaj wchodził głęboko, bo o tym będzie oddzielne kazanie. Ale zauważcie, jak to zmienia postać rzeczy w momencie, kiedy, kiedy my spędzamy, jesteśmy na tej siłowni codziennie przed Bogiem. Ostatnio, też wam, wam mówiłem, polecam. Z, czas z bogiem w niedzielę rano przed nabożeństwem. Polecam. W momencie, gdy przychodzimy na nabożeństwo, ja nie muszę, wiecie, budzić się. Mam jedno oko na maroko, jeszcze kawy nie piłem, jest po prostu masakra. I przez pół godziny próbuję w ogóle dojść do tego, po co ja w ogóle tutaj jestem. Ja przychodzę i mówię, ty, tato, na czym my skończyliśmy tu? Ok, boom, jedziemy dalej. Polecam. Testy moich ostatnich miesięcy. Rewelacja. Ale zauważcie, że tak jak już powiedzieliśmy, jak ja jestem najedzony, zaspokojony, zatroszczony w mojej relacji z Bogiem dzień po dniu, ja przyszedł do kościoła i ja mówię tak. W ostatniego tygodnia Bóg zrobił u mnie to, 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 to i to. Wyjaśnił mi to, 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 to i to. Podłożył mi drzwi to, 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 to i to. I po czym... Dochodzisz do tego momentu, że ty nie wiesz, gdzie zacząć, jak coś, ci, coś u ciebie dzieje, a ty ee, bo jest tego tyle, że nie, nie, nawet nie wiesz, jak to ugryźć. I teraz zauważcie, że przychodzisz do kościoła i ty jesteś od razu gotowy, żeby dawać. Nie ma takiego problemu, że ja przychodzę wygłodzony, mówię, dajcie mi jeść, niech dzisiaj będzie dobre kazanie, bo normalnie, nie wiem, chyba umrę. No to nie przychodź głodny. Może ty przejść, żeby dawać. No najlepsze jest to, tak się śmieję. Jak się przygotowywałem do tego, to przyszła mi taka myśl. Mówi do mnie, tak przejmował takie wrażenie. Mówi do mnie, czy ty wiesz o tym, że ja jestem w stanie nakarmić cię najlepszym kazaniem i tak samo potrafię cię nakarmić najgorszym kazaniem, jakie w życiu słyszałeś? Nie tak? Jakim cudem? On mówi do mnie, powiem ci, rób to, co pastor, to, pastor, to co głoszący mówi, tylko zrób to odwrotnie. Będzie wszystko jasne. I to jest ciekawe, bo słuchajcie, bo tak jest, że nawet słyszysz słowa, które nie niekoniecznie, niekoniecznie musisz się zgadzać. Ktoś może naprawdę mówić o rzeczach, których nie rozumie, albo mówić, mówić wręcz źle, a Bóg siedzi koło ciebie, tak jak z tym czytaniem Biblii, tak jak z modlitwą, mówi, Kamil, to jest nie tak, tutaj zwróć uwagę na to, że ja tak nie działam, że tu, tu, Ty znasz mnie, przecież wiesz, że ja tak nie podchodzę do ciebie, ja ci nigdy nie robię takich rzeczy. I ty musisz sobie... Prawda? I teraz nie ma znaczenia, kto to, co głosi. Znaczenie ma to, jaki komentarz dostaniesz od taty z tego co słyszysz, że ktoś głosi. Nie ma złych kazań. W sensie zawsze widzę zbudowany. Rozumiecie? Bo tak to działa. Natomiast najważniejsze jest to, że ponownie przyjść do kościoła z nadmiarem. I wtedy kościół spełnia swoją rolę, bo nie wszyscy przyjdą, nie wszyscy są gotowi, nie wszyscy są w tym miejscu. I po to jesteśmy, żeby psa błogosławić, żeby przyjść, powiedzieć tato, jestem taki radosny, czy jest tyle rzeczy i fajnych stało, komu mogę powiedzieć coś dobrego? Komu, kogo mogę pójść przytulić? Komu mogę zrobić herbatę? Kogo może mogę zaprosić na obiad? Z kim mogę porozmawiać? Bo ja przychodzę gotowy, żeby dawać, bo mam tak, że mi się wylewa. Bo jestem na siłowni co najmniej 6-7 dni w tygodniu. I tato załatwia moje problemy w domu, a ja przychodzę do kościoła, dawać z nadmiaru. Zauważcie, jak bardzo klaruje się temat moje życie kościół. To jest ten sam Bóg. Rano jestem u taty, o dziesiątej jestem na nabożeństwie. Ten sam Bóg, ta sama dyskusja. To jest ten sam. Nie ma tutaj rozdźwięku, wręcz odwrotnie. Wszystko się łączy. I ten pomysł, że moje sześć dni to jest całkowicie coś innego niż kościół, całkowicie się rozumie, bo Ty wiesz, że to, to jest po prostu nieprawda. Bo wiesz o tym, że jeżeli Bóg mówi do Ciebie w kościele o rzeczach, nie wiem, na przykład teologicznych, jak mówimy o jakichś nie wiem, jakich ważnych rzeczach, nie wiem, powołaniu, tak jak pastor ostatnio mówił, to są bardzo abstrakcyjne koncepty w momencie, kiedy tego nie widzisz. Ale Ty wracasz do, do, wracasz do swojej pracy, nie wiem, siedzisz tak, jak klikasz przed komputerem, albo tak, jak, nie wiem, Robert, na przykład robisz gdzieś w albo siedzisz gdzieś w wojsku, i Bóg ci komentuje Twoje własne życie w miejscu, w którym jesteś. Dla niego to nie jest, no, nie, nie gubi wątków, więc słuchaj, o wojsku to ja z Tobą nie porozmawiam, możemy pogadać, nie wiem, powołanie. Zmiecie. Się łączy. Zobaczcie ponownie, nie masz problemu. i tu zmiany. To absurdalna teoria. Jakie zmiany, jakie idą? No, Bóg ma swoje plany, okej, okay, będzie realizował, ale zauważcie jedną rzecz. Jeżeli ja spędzam swój czas pod Bogiem, ja w ostatnich sześciu dni zmieniłem się nie do poznania, bo Bóg mnie prowadzi i, i, i uczy mnie, i ja mam na tyle werby i tyle odwagi, żeby słuchać i robić to, co on mówi do mnie. I nagle Ania robi to samo, Kasia robi to samo i Sylwia robi to samo. Idziemy wszyscy do przodu. To słuchajcie, Kościół, który się spotka za tydzień, jest całkowicie innym Kościołem. Zmiany już przyszły. Bo my się rozwijamy przed Bogiem codziennie. Nie ma na co czekać. To już się dzieje. Zobaczcie, jak przychodzi, przychodzi temat prorocza. Pojawiają się, wiecie, samozwańczy prorocy. Przychodzi ktoś, słowo, od pana wam. A wiesz, nie ma sprawy, dawaj. Jak nie, to najbliższe sześć dni rozwalimy temat, na samą niedzielę wszystko będzie jasne. A bardzo często tak jest, że stajesz się tak czuły na ducha, że to od razu wiesz, to otwiera usta, jeszcze nie zdążył powiedzieć pierwszej sylaby, a ty już wiesz. Uff, uff, nie. Albo wręcz odwrotnie, czujesz, że to jest to. zaraz padnie coś, co ma duże znaczenie, czego bardzo trzeba słuchać. Bo ocenianie proste nie jest problemem w momencie, kiedy Bóg komentuje Ci, mówi Ci do Ciebie, kiedy rozwija Ci, znasz Jego głos, cały koncept się to rozbija, bo w momencie, kiedy taka osoba otwiera usta, to Ty wiesz, że to jest z Boga albo nie, bo Ty z nim spędzasz sześć czy siedem dni w tygodniu, więc dla Ciebie nie jest problem, żeby się zorientować, co on mówi i czy to on mówi. I to jest fascynujące, jak wiele problemów się po prostu samo, same się załatwiają, bo znasz głos Boże. I to zmienia Twoje podejście do wszystkiego. Nic nie jest Cię w stanie zaskoczyć i nikt nie jest Cię w stanie zaskoczyć. I zauważcie, jak się zmienia nasz koncept widzenia naszej własnej przyszłości. Zobaczcie, to jest taki koncept na zasadzie. Bóg ma dla Ciebie plan. I tak myślisz sobie, no dobra, to do tego momentu jakoś tam było, a teraz Bóg ma plan. No dobra, to w jaki sposób teraz ja mam odkryć plan od teraz do przodu? Po czym, jak zaczynasz. Rozwijać się z Bogiem, zaczyna, zaczyna Bóg do Ciebie mówić i ci wyjaśnić pewne rzeczy, to Bóg mówi ci tak. Ale skąd wpadłeś na taki pomysł, że mój plan to jest od teraz? Gdzieś tam do przodu. Bóg się mówi, czy zdajesz sobie sprawę, że zanim ja zanim założyłem świat, już wiedziałem, że to będziesz istniał, ja już Cię miałem w swoim planie. Zanim zostałeś poczęty, ja już montowałem Twoich dziadków, Twoich pradziadków, Twoich rodziców, żeby wszystko się zmontowało tak, żebyś to musiał urodzić. Wszystko było zaplanowane. I najlepsze jest to, że całe Twoje życie, nawet przed momentem, jak się nawróciłeś, odtąd powiedzmy, gdzie się zaczęło faktycznie fizycznie Twoje życie, każde Twoje doświadczenie po kolei, przez cały Twój okres rozwoju, aż do tego momentu, gdzie Cię powołam do służby, to jest moje rozwijanie Twojego planu. I teraz, tak jak mówiliśmy sobie o powołaniu na ostatnim kazaniu, wszystko, co się dzieje, od najbardziej fajnych, najciekawszych rzeczy do najbardziej trudnych doświadczeń, Bóg mówi, ja musiałem Cię przez to przeprowadzić, bo jeżeli mam, ci, mam Cię użyć, mam pomóc komuś, to Sobie nie radzi z pewnymi rzeczami, ja musiałem cię, musiałem cię nauczyć, czasami to musiały być trudne lekcje. Więc ponownie, plan już jest w toku. Od dawna. I wszystko, co się działo, wszystko, co się dzieje, wszystko, co się będzie działo, się dzieje dlatego, że to jest częścią planu. I teraz wiadomo, że tak jakby Bóg bierze to pod uwagę, że my jesteśmy prawie doskonali i potrafimy to Z tam wrzucać raz, drugi, trzeci. Bóg nawet w tym swoim planie założył nadmiar czasu, żeby z tego, konsekwencji tego Z wyprowadzić nas na prosto, wytłumaczyć, dać nam chwilę czasu, żeby się ogarnąć i dalej móc jeszcze być w planie. Zauważcie, że Bóg nigdy się nie spóźnia. Bóg naprawdę ma wszystko pod kontrolą. I zauważcie, że tutaj trzeba poruszyć trudny temat, ale bardzo ważny. Zauważcie, że jedną z rzeczy, z którą, z którą Kościół się zmaga, bardzo często jest strach przed śmiercią. Zauważcie, że śmierć zawsze było częścią planu. Myślę, że może z nas, tak jak tu jesteśmy, jesteśmy ostatnim pokoleniem, może będzie paru, jak Henoch, że, że Bóg nas zabierze stąd i nie zobaczymy śmierci. Daj Boże. Natomiast zauważcie, że dla większości tu był jeszcze jeden moment w planie: śmierć fizyczna. Niektórzy wręcz bardzo drastyczną śmiercią odeszli, bo byli tymi, którzy oddali życie. Za życie z Bogiem. I to jest w ogóle oddzielny temat. bycia kimś, kto daje życie za Ewangelię. Często w prześladowaniach. Co też jest oddzielnym tematem, jeżeli faktycznie myślimy, że jesteśmy ostatnim pokoleniem. Natomiast zauważcie, że nie wiem jak, jak dla Was, ale dla mnie niesamowitym momentem, takim wręcz strasznym był moment, jak zaczęły się lockdowny. Zauważcie, ilu chrześcijan zamknęło się w domach i przez miesiące bali się wysunąć nosa za drzwi. Ilu ludzi nie spotykało się ze swoimi dziećmi, ze swoimi wnukami, bo po prostu był strach przed śmiecią. Ja mówię ty, ale strach przed czym? Przed tym, żeby u taty wylądować szybciej? I ja nie mówię, że być głupim. Ja nie mówię, żeby lekceważyć, nie wiem, jakiś zdrowy rozsądek, ale. Strach? Bo wiecie, jest różnica między tym, gdzie ja, że ja po prostu jestem bezpieczny, nie wiem, i nie, nie, nie ładuję się jak, jak, jak kompletnie bezmyślna osoba i ryzykuję życie. Nie, ale są takie chwile, są takie rzeczy, gdzie ja nie mogę pozwolić sobie na to, żeby teraz strach mnie tak sparaliżował, że ja po prostu boję się cokolwiek zrobić. Bo to się okazuje, że ja nie rozumiem. Bo Paweł mówi: śmierć jest dla mnie zyskiem. I fajnie się tak mówi w momencie, kiedy wiecie, kiedy, kiedy możemy sobie pogadać przy stole, jedząc sobie, nie wiem, ciasto albo coś. Natomiast. Czy myślałeś kiedykolwiek, jeżeli w tej chwili, nie wiem, coś by się stało i nas wszystkich tak zmiotło, mam nadzieję, że wszyscy stanęlibyśmy przed Bogiem, I ja mówię, ty, no i preza z Jezusem. Jazda na całą wieczność, wspaniale. I teraz, w momencie, kiedy pojawia się, nie wiem, choroba, w momencie, gdy pojawią się takie rzeczy, to jakie masz nastawienie? Strach, łzy, panika? Czy myślisz sobie, zobaczymy. Tak jak Bóg pozwoli, żeby to się pojawiło, tak może to zabrać w 5 minut. tak? Dla Niego to nie jest problem. Tylko teraz okej, okay, to ja pogadam z Nim, zapytam się, czy ja mam się tym przejmować, czy mam coś z tym zrobić, czy mam w jakiś sposób, nie wiem, wyjść temu naprzeciw, czy On to zabierze, czy może to jest tak, jak z tym Łazarzem na przykład. No, łazarz to akurat był ciężki przykład we własnym przykładzie, no bo Łazarz tam umarł, ale, ale rozumiecie, o co chodzi, nie? Że coś było na chwałę Pana. I wierzcie mi, noszę w sobie proroctwo co do jednej osoby, od lat już. I czekam na ten dzień, gdzie zobaczę uzdrowienie osoby, która od lat choruje. I chcę zobaczyć Bożą chwałę, bo mam takie przeświadczenie, mam nadzieję, że nie nakręci mi się na to sam, bo to będzie piękny dzień, jak to zobaczę. Jak Bóg zniszczy taką um, religijny strach i niezrozumienie sprawy uzdrowienia przez to, że Bóg po prostu specjalnie przeciągał coś o dekady po to, żeby w odpowiednim momencie powiedzieć, "Ok, teraz ja. Wasze teorie były, mieliście na to czas, fajnie pogadajcie, spobudowaliście sobie, sobie całe teologię, że, że Bóg uzdrawia, ale nie uzdrawia, że, że, że dary przeminęły albo coś tam, a ja teraz przyjdę i ja wam pokażę. I wszystkim ludziom padną szczęki, bo wszyscy znają tą osobę z tego grona i powiem wam, czekam na ten piękny dzień. Dlatego, że dla Boga to nie jest problem, tylko Bóg ma swój czas. I najlepsze jest to, że rozmawiałem z tymi z osobami, które są związane z tą, nie wchodząc w szczegóły, nie chcę tutaj, że tak powiem, otwierać drzwi. Ale problem polega na tym, że jeżeli nie rozumiesz, że coś jest na chwałę Boga, to się męczysz. I to są całe dekady spędzone na strachu, dekady spędzone na bólu, dekady spędzone na, na depresji, na frustracji, na, 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 na tabletkach. A wystarczy jedna rzecz, ta tato, czy ty go uzdrowisz, czy ty ją uzdrowisz? Jeżeli nie, to czy mam czekać? Ja po prostu muszę wiedzieć. Zauważcie, jak jedna rzecz, wiedzieć co będzie, to może być dekady stąd, ale to zmienia postać rzeczy. I dlatego strach przed śmiercią nie powinien być czymś, co w ogóle nas dotyka, wręcz odwrotnie. Zauważcie, jak jest napisane, że po miłości poznają, że ludzie będą patrzeć, będą widzieć miłość między wami, to ich dotknie. I teraz wyobraźcie sobie, że to samo działo się w pierwszym kościele, kiedy ludzie byli zabijani na, w Rzymie. I ludzie mówili, że to, w jaki sposób chrześcijanie będą mordowani, śpiewali po prostu, no, śpiewali na, na, na arenie i się ludzie nawracali, siedząc na trybunach. Mówiły, to jest nienormalne, żeby ludzie umierali, a ludzie po prostu śpiewali na chwałę. Bo tak jak bo, 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 widzieli niebo otwarte. Rozumiecie? I ludzie mówią, to jest to, to jest to się nie mieści w głowie. I wtedy ludzie po prostu widzą, że to nie jest zwykła teologia. To nie jest jakaś tam religia, która gdzieś tam coś tam... Bo to przeszywa ludzi na wylot. Bo ludzie boją się śmierci jak niczego innego. To nas odróżnia. Bo my się nie boimy śmierci, albo przynajmniej nie powinniśmy. Poza tym krótkim progiem, który tak jest w planie, jest wieczna impreza. Wracamy z Chrystusem panować. Przed Bogiem. Nie ma bólu, nie ma cierpienia. To czego się boimy? I teraz zauważcie, jak to są dwa oddzielne światy. Budujesz sobie teologię, swoje własne poznanie, stajesz się mega mózgiem chrześcijańskim i dochodzisz do wniosku, to życie jest ciężkie, bo ja niczego nie rozumiem, nic nie ma sensu albo nie widzę przełożenia tego na moje własne życie. A obok, na tym samym starcie, coś co prowadzi do całkowicie innego miejsca jest to, że ty dajesz sobie, mówisz tak... W Nowym Testamencie, jak czytam Biblię, apostołowie słyszeli, ludzie w Pierwszym Kościele słyszeli, um, ludzie um, w Zborach prorokowali Paweł. to nie byli apostołowie. Prorokowaniu Paweł, ty weź, nie iść tam do Rzymu, bo tam cię, cię skrzywdzą. Zwykli ludzie prorokowali. Paweł mówi, Szukajcie, błagajcie o większe dary, a szczególnie chce, żebyście prorokowali. Dlaczego? To, że łatwiej się żyje, kiedy Bóg do Ciebie mówi permanentnie. Wszystko jest jasne. Kościół jest zbudowany. Wszyscy wiedzą, jest jedność w kościele, przychodzi ktoś niewierzący, i nagle zaczynają, powiedzieć, ty, ale ty się, ty się zamierzyłymi rzeczami, ty musisz się nawrócić. I jak w pierwszym kościele, ludzie boją się kościoła. Powiedz, że przyjdą i wszystko wyłazi na zewnątrz. Bo Bóg po prostu mówi. I teraz słuchajcie, wybór jest bardzo prosty. Jedno albo drugie. I teraz najważniejsze jest to, żeby się zorientować. Okej, okay, w którym momencie jestem? Czego mi brakuje? Bo może są tacy, którzy słuchają tego nagrania, którzy jeszcze nie mieli tego momentu, którzy jeszcze, których jeszcze Bóg nie dał, którzy jeszcze ciągle próbują to głową ogarnąć. Proś Boga. Mówiłem już o tych przypadkach, gdzie rozmawiałem z ludźmi niewierzącymi i mówi, słuchaj, ci, połóż u przed Bogiem, co chcesz zobaczyć? Jedna dziewczyna mówi, chcę zobaczyć motyla w styczniu w Irlandii. Przychodzi kolejny, nie ty, ale ja widział motyla. Mówię, no chciałaś, to masz. Druga przychodzi i mówi: Czego chcesz? No, chcę zobaczyć delfiny w, w, ten, w zatoce. Mówię: No to proś. Dwie godziny minęły. Co było z tymi delfinami? No, chciałeś, żeby Ci Bóg się pokazał, że jest. No to Ci pokazał, jest, co z tym zrobisz? To jeżeli niewierzącym ludziom Bóg pokazuje, to o ile bardziej nam, którzy szukamy, którzy wiemy gdzie, wiemy do którego, w, do którego kościoła bić. Jeżeli brakuje Ci tego momentu, jeżeli ciągle nie wiesz, w jaki sposób się dogadać z Bogiem, że ciągle jakoś gdzieś ta lekcja cię minęła, albo nie wiem, masz problem. To przyjdź, porozmawiajmy. Pomódlmy się o Ciebie. Wytłumaczmy ci. Nie wiem, usiądźmy i pogadajmy, że to, 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 to nie jest fizyka kwantowa. Masz ducha świętego w sobie, wszystko jest przygotowane. Jeżeli nie byłeś ochrzczony w wodzie, może czas się za to wziąć. Jeżeli nikt się o Ciebie nie modlił o, o to, że wylań, wylań ducha, to jest ten czas. Jeżeli jest kolejka, powinna stać do pastora. Bo od tego się wszystko zaczyna. Później idziesz sobie dalej, dalej przez życie i musisz się zastanowić. Okej, okay, czego mi brakuje? Może mi pokoju brakuje? Może mi owoców brakuje? Może widzę, że powinienem popracować nad czymś? Idź do Boga i proś. A jak nie, albo modlisz się o to, nie dostać, przyjdź do Kościoła, powiedz, że to, to chcesz. Będziemy się Cię modlić, będziemy Cię posić, jak będzie trzeba. Bo to jest Kościół. Są dwie opcje: życie teoretyczne i życie praktyczne. Życie, które nie ma sensu, nie ma żadnego połączenia z twoim życiem i wszystko jest niejasne, albo nauka tego, w jaki sposób dogadać się z Bogiem naprawdę mieć otwarte drzwi, żeby iść do przodu. Nie wszystkie odpowiedzi, które dostaniemy, będą łatwe, nie wszystkie rzeczy, które usłyszymy, będą, będą super i, i chętnie się będzie w nie wchodzić, co nie zmienia faktu, wiesz o tym, jak jest koniec. Wiesz do czego, gdzie Bóg powołuje. I teraz chciałem przeczytać werset którą chciałbym zakończyć. Z Mateusza 11, wersety 28 do końca. I powiedzcie mi, czy w Waszej Biblii dokładnie brzmi to tak samo. W kontekście jednych z tych dróg, którą możemy iść Bogu. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja dam, a ja dam Wam drugie tyle obciążenia. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie jeszcze, jeszcze więcej zmęczenia. Albowiem, jarzmo moje jest trudne i brzemię moje jeszcze cięższe. Tak jest napisane? Zobaczcie, co jest napisane. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja dam Wam ukojenie. Ci, którzy są fizycznie zmęczeni, fizycznie po prostu nie wyrabiają na zakrętach. Bóg da Wam ukojenie. Dalej. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie duszy waszej. Ciało i dusza. Pełen komplet. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. W jaki sposób ten werset łączy się z tym, gdzie Twoje życie nie ma sensu? Gdzie nie masz odpowiedzi? W jaki sposób jarzmo ma być lekkie w momencie, kiedy ja niczego nie rozumiem? W jaki sposób jarzma ma być lekkie w momencie, wszystko, czego się dotykam, nie ma sensu i moje życie się po prostu rozsypuje w drobny mak. Jarzma będzie tylko i wyłącznie lekkie i miłe wtedy, kiedy Bóg Ci powie, Kamil, ja wszystko mam w swoim ręku. Ja się nigdy nie spóźniam. Wszystko jest zgodnie z planem. Nie ma sytuacji, z której Cię nie wyciągnę. Nie ma problemu, z którego, z, z, z którego nie będę w stanie Cię w, w, wybawić. A na końcu, nawet jak zadecyduję, że cię stąd zabiorę, to lądujesz u mnie na całą wieczność. Czy masz jakieś pytania?